Mam 50-hektarowe gospodarstwo, nie widać tu żadnej maszyny, żadnego sprzętu. To jest część taka rodzinna, domowa. oficjalna, domowa. Natomiast całe gospodarstwo obejrzymy jest zaraz. Z tyłu. Serdecznie zapraszam kolegę obejrzeć. I wszystkich gości. Chciałem tylko tyle dodać. Ten długi budynek mieści prawie 300 ton pszenicy, której nie sprzedałem i nie mam komu sprzedać. No właśnie. Kukurydzę mi się udało sprzedać w ubiegłym roku, natomiast pszenica leży. W gospodarstwie wielopokoleniowym. To jest siła polskiej wsi, w której te pokolenia i z pokolenia na pokolenie przekazują swoje gospodarstwa. Widać, że ta ciągłość jest też zagrożona. Z uwagi na brak stabilności dochodów, brak opłacalności na pracę tak ciężką, że często trudno sobie to wyobrazić. Dzisiaj zaczyna się w Polsce długi weekend majowy, ale dla rolników to jest czas bardzo wytężonej pracy. Jak tutaj jechałem, to wielu gospodarzy wyjeżdżało już lub już było w polach. Kwitnie rzepak na polach, sezon jest już w pełni. Za chwilę trzeba będzie się przygotowywać do zbiorów rzepaku, a później do żniw. To wszystko stwarza sytuację, w której bezpieczeństwo żywnościowe wychodzi na pierwszy plan. My jesteśmy za to bezpieczeństwo żywnościowe odpowiedzialni. Chociaż dzisiaj rządzi i od 7 i 8, prawie 8 lat rządzi kto inny, to my nie abdykujemy z odpowiedzialności za polską wieś i polskie rolnictwo. Jesteśmy dumni z tego, skąd pochodzimy. Jesteśmy dumni z naszych korzeni agrarnych, jesteśmy dumni z tego, z czego się wywodzimy. Z polskiej wsi, z małych miejscowości. I głos na PSL, głos na nasze stronnictwo, na naszą koalicję, to jest głos za bezpieczeństwem żywnościowym. Po to, żeby była tania, dobra, zdrowa polska żywność. To jest po prostu fundament funkcji państwa, żeby zabezpieczył podstawowe czynności, funkcje życiowe, żeby dawał to poczucie bezpieczeństwa. Dzisiaj nie ma bezpieczeństwa żywnościowego. Z uwagi na zaniedbania rządzących, niekontrolowany napływ do Polski zboża oraz innych produktów rolno-spożywczych utraciliśmy bezpieczeństwo żywnościowe. To jest narażenie na szwank konsumentów, czyli nas wszystkich, którzy kupujemy żywność. To jest narażenie na szwank tych, którzy produkują tą żywność i tych, którzy ją przetwarzają. Bezpieczeństwo żywnościowe to jest bezpieczeństwo tego, który kupuje żywność, ale to jest też bezpieczeństwo miejsca pracy. To są setki tysięcy gospodarstw w Polsce, które produkują zboża, tak jak tutaj było powiedziane, kukurydzę, ale wszystkie inne produkty rolne i spożywcze. To są ci wszyscy, którzy zatrudniają w przetwórstwie, w skupach, w miejscach przetwarzania żywności, produkcji produktów żywnościowych. To jest miejsce pracy dla wszystkich tych, którzy później sprzedają tą żywność nam w sklepach, dostarczają ją do naszych domów. To są miliony miejsc pracy, czyli bezpieczeństwo żywnościowe to jest fundament funkcjonowania państwa, ale to są też miejsca pracy, jakość życia, jakość funkcjonowania i bezpieczeństwo polskich rodzin. Upominamy się od wielu tygodni, ponieważ bezpieczeństwo żywnościowe zostało narażone na szwank.